Faza wiechy. Faza krytyczna w rozwoju kukurydzy. Dziś kontynuujemy obserwacje na polach obsianych odmianą Farmoritz w czterech technologiach uprawy. Zapraszamy serdecznie. Szalona siewka, czyli jak uprawiać i nie zwariować. Do dzieła. Witamy Państwa, jesteśmy u... Luka Gro, Łukasz Lech, farmpartner hodowli Farmsat. Gdzie to miejsce znajduje się na mapie Polski? Tak, jesteśmy w miejscowości Białochowo, powiat grudziądzki, czyli w centralnej części Polski Północnej. I dlaczego tu jesteśmy, czyli co tu się dzieje na tym polu? Tak, kontynuujemy doświadczenie kukurydza w czterech technologiach uprawy. No i widzimy się po ponad dwóch miesiącach od siewu kukurydzy. Czyli stadium wiechy. Tak, stadium wiechowania, no i widzimy tutaj już pierwsze kolby. No i właśnie zaczniemy dla Państwa porównanie tego, co się dzieje konkretnie w kontekście poszczególnych technologii upraw. Nasze dodatkowe doświadczenie robimy na odmianie Farmoritz VO240 na ziarno. Pierwsza technologia upraw. Siew bezpośredni w mulcz, czyli tutaj na tym poletku, przypomnę, nic nie było robione, tylko bezpośrednio siew. Tutaj możemy zaobserwować, że w tym miejscu kukurydza wygląda zdecydowanie najsłabiej. Tutaj miał miejsce przejazd ciągnika z opryskiwaczem oraz 2-3 razy z rozsiewaczem nawozów. Także widzimy, że zbytnie ugniecenie ziemi nie sprzyja wzrostowi kukurydzy, zresztą widać. Tutaj kukurydza, można powiedzieć, że jest w kolano, w pół uda. Także w takiej fazie normalnie kukurydza była praktycznie już miesiąc temu. Ale jak przejdziemy troszeczkę w prawo, gdzie właśnie tych przejazdów ciągnika nie było, widzimy, że kukurydza już ma zdecydowanie ponad 2 metry. Tutaj efekt brzegowy, kukurydza ma raz, dwie, trzy kolby, ale zapraszam w środek łano, żeby lepiej zobrazować stan faktyczny. W tym rejonie warunki są bardzo, ale to bardzo sprzyjające dla kukurydzy. Od początku kwietnia spadło już 280 ml wody na metr kwadratowy i te opady były dość dobrze rozłożone w czasie. Była delikatna susza, powiedzmy, w fazie początkowego wzrostu kukurydzy, aczkolwiek i tak było całkiem dobrze. Kukurydza w chwili obecnej ma nawet dwie kolby. Czasami w tej technologii uprawy widać, że tutaj jeszcze na niektórych roślinach kolb nie ma. Tutaj na przykład jest jedna, czyli możemy przyjąć, że średnio jest dwie kolby i kukurydza dopiero wchodzi w tą fazę puszczania kolby. Do wiechy jeszcze chwila. Zobaczcie, tutaj widzimy jeden liść, odkrywamy drugi liść i trzeci, także jeszcze dwa liście i dopiero będzie wychodziła wiecha. Jesteśmy przy drugiej technologii uprawy. Przypomnij, Łukaszu, co i jak. Uprawa bezorkowa. Tutaj miało miejsce dwukrotne gruberowanie na głębokość około 20 cm. W chwili obecnej możemy zaobserwować, że kukurydza ma prawie 2,5 metra, także jest nieco wyższa, jak to miało miejsce w poletku numer 1. No i kukurydza zdecydowanie bardziej wyrównana. Tutaj efekt brzegowy widzimy, już pokazuje się wiecha. No i tradycyjnie zapraszam do środka łanu. Na pierwszy rzut oka widzimy wystające włosy z kolb kukurydzy, także widzimy, że w tej technologii uprawy rośliny kukurydzy są bardziej zaawansowane w rozwój. Tutaj na przykład ta roślina ma dwie kolby, tutaj widzimy na razie jedną kolbę i pewnie tak pozostanie, bo tutaj nie widzimy wyczuwalnego zgrubienia. Ze względu właśnie na bardzo obfite opady deszczu widzimy, że niektóre kukurydze mają rozkrzywienia boczne. No i też zobaczcie, całe rośliny są też bardzo wysokie i są widoczne już tutaj wiechy. Także widzieliście, w pierwszym poletku były jeszcze dwa liście okalające wiechy, a tutaj już wiecha się pokazała. Zobaczymy, czy ona już pyli. No, pewnie już pomału zaczyna pylić.
trzecia technologia uprawy. Tutaj także wykonaliśmy jeden zabieg gruberowania na głębokość około 20 cm, ale później wykonaliśmy dwukrotny zabieg doprawiania gleby agregatem uprawowym na głębokość około 5-6 cm. Tutaj możemy zaobserwować, że co ciekawe, kukurydza jest nieco niższa, być może 10-20 cm, także nawet takie znikome gdzieś różnice okazuje się, że mają wpływ właśnie na wysokość kukurydzy. Ok, tutaj tak samo jak w poprzednim poletku widzimy, że pokazują się włosy na kolbach, tutaj tak samo, ale z kolei trzy rośliny kolejne widzimy, że tutaj dopiero kolba zaczyna wyskakiwać spod liścienia, także fazy rozwojowe można powiedzieć, że bardzo porównywalne. Tutaj widzimy też wiechy, także dwa warianty uprawy bezorkowej na bardzo podobnym poziomie rozwojowym. I czwarta technologia uprawy, czyli uprawa orkowa. Łukaszu? Tak, z tym należy zaznaczyć, że tutaj uprawa orkowa wiosenna i później wykonaliśmy dwukrotny zabieg doprawiania gleby agregatem uprawiającym na głębokość około 5-6 cm. Kukurydza dość wysoka, myślę, że wysokość podobnie jak w poletku numer 2. Tu już zobacz, włosy rude. Tak swoje. Urwę i tak ci wczepimy. Taki ok, tutaj też widzimy już włosy na kolbach, tutaj też, tutaj znowu nie ma. Jeżeli chodzi o kolby, tutaj na przykład są dwie kolby, tutaj jest jedna, dobra, drugiej nie ma i tutaj tak samo. Także widzimy średnio półtorej kolby na jednej roślinie w środku łanu i też widzimy, że właśnie w fazach, gdzie te włosy się pokazują, no i też tutaj widzimy, że wiechy, o, widoczne już wiechy i osypujący się już tutaj pyłek. No jeszcze zobaczymy wysokość, także myślę, że ponad 2 metry. Kukurydza bardzo ładna. Dobrze, Łukaszu, czy chciałbyś jakoś podsumować to, co widzimy na polu w tej fazie wiechowania? Oceniając wysokość rośliny, to też może wskazywać na to, która roślina w jakiej technologii uprawy najlepiej się czuje. Najwyższe rośliny są w poletku numer 4, czyli uprawa tradycyjna orkowa oraz uprawa uproszczona, dwukrotne gruberowanie, czyli możemy tutaj wyciągnąć wnioski, że głęboka uprawa spulchniająca bardzo dobrze stymuluje kukurydzę. Nieco słabiej wygląda trzeci wariant, czyli gruber plus dwukrotne doprawianie, czyli jedna głęboka, jedno głębokie spulchnienie i dwukrotne płciutkie. Tutaj kukurydza jest nieco niższa, aczkolwiek różnice nie są jakieś bardzo duże. No i najsłabiej wygląda, tak jak do tej pory w poprzednich filmikach mogliście oglądać, siew bezpośredni w mulcz. Najmniejsze spulchnienie i tam nawet, gdzie właśnie ten ciągnik przejeżdża, widać, że to bardzo, ale to bardzo kukurydzy nie odpowiada. Zrobiłeś podsumowanie w kontekście wysokości roślin, ulistnienia, a co w kontekście pojawiania się wiech i rozwoju kolb? Jak to widzisz? Warunki są bardzo sprzyjające. Gdyby były mniej, myślę, że mogłoby mieć to znaczący wpływ na finalnie plon. W chwili obecnej nawet te troszeczkę niższe kukurydze, te troszeczkę opóźnione, myślę, że jak dalej warunki będą sprzyjające, plon może być porównywalny, aczkolwiek kukurydza wchodząca w późniejsze fazy rozwojowe może skutkować tym, że rośliny, ziarno podczas zbioru będzie bardziej mokre. A czy tak będzie, no to już zobaczymy niebawem. Wspomniałeś, że akurat na tym polu są bardzo sprzyjające warunki. Co masz na myśli i jakie to może mieć przełożenie, jeśli takie warunki nie są? Tak, po pierwsze spadło bardzo dużo deszczu. Od początku kwietnia, licząc na deszczomierzu, 280 litrów na metr kwadratowy, co są wartościami bardzo wysokimi. Z tego też względu możemy obserwować, że niektóre rośliny programują sobie drugą kolbę i też widzimy akurat na farmoricie dość dużo rozkrzewień bocznych i też temperatury są bardzo sprzyjające. Zobaczcie, od chwili siewu są 2 miesiące i dosłownie parę dni, a tutaj już widać wiechy i rośliny są bardzo wysokie. I przede wszystkim też są ciepłe noce i przymrozków wiosennych było bardzo mało, a jeżeli były, to jeszcze w fazie, gdzie ta kukurydza była w ziemi. Jak myślisz, jakie to będzie miało skutki? Poletka doświadczalne prowadzę już po raz czwarty i mogę zaobserwować, że ziarno podczas zbioru jest tym suchsze, im szybciej kukurydza wchodzi w fazy rozwojowe. Na przykład 2 lata temu kukurydza ze względu na bardzo zimną wiosnę wiechowała,
na przełomie lipca, sierpnia, to jest miesiąc później, to jest bardzo dużo. W roku ubiegłym około 10-15 lipca i to mi się wydawało bardzo szybko i to skutkowało tym, że na przykład odmiana Farmoritz V240 w trakcie zbioru 10-15 października miała około 25-28% wilgotności, to bardzo mało. Jeżeli będziemy szli tym torem dalej, widzimy, że wiechowanie na początku lipca, także myślę, że podczas zbioru kukurydza będzie jeszcze suchsza, albo po prostu żniwa zaczniemy na przełomie września i października. Teraz faza wiechowania. Jaka to jest faza tak naprawdę dla rozwoju kukurydzy? Jak byś to określił? Tak często możemy w rolnictwie spotkać się z takim terminem jak faza krytyczna i właśnie to jest ta faza w kukurydzy, ta faza najważniejsza. Jeżeli w tej fazie mamy dogodne warunki, możemy spodziewać się, że plon będzie zadowalający, wysoki, bardzo wysoki, wybitny. No to już wiadomo, różnie bywa. Faza krytyczna, czyli faza wiechowania. Widzimy tutaj wiecha i to jest ta faza, kiedy właśnie z wiechy spada pyłek i ten pyłek spada właśnie na te włosy, które wystają nam z kolby i na podstawie tego następuje zapylenie kolby. Raz, że po prostu, gdy te warunki są sprzyjające, jest bardzo duże zaziarnienie, jeżeli te zapylenie przypadnie bez żadnych przeszkód, a dwa, że tutaj w tym momencie widzimy bardzo mocny wzrost tej kolby. No i oczywiście, że teraz mamy dostatek wody, no to kolba ma z czego się najeść, no i będzie wtedy większa, będzie wyższa masa 1000 nasion, no i oczywiście też będzie wpływało na szereg innych parametrów bardzo pozytywnie. To jakie są niebezpieczeństwa w tej fazie wiechowania, w fazie krytycznej? Tak, na pewno bardzo wysokie temperatury, aczkolwiek w klimacie naszego rejonu, czy nawet całej Polski, możemy powiedzieć, że to jest rzadkość, bądź nawet nie występują. Taka ciekawostka, 2 lata temu na plantacjach nasiennych w Europie występowały temperatury pod 40 stopni, nawet ponad 40 stopni. Pyłek ulegał w cudzysłowie spaleniu, został uszkodzony, no i niestety nie osypywał się na kolby, kolby nie ulegały zapyleniu, no i mieliśmy tutaj do czynienia z bardzo mizernym plonem na plantacjach nasiennych na przykład, a w skrajnych warunkach praktycznie z brakiem plonu. W sytuacji, gdy byśmy mieli suszę, bardzo duże niedobory wody, mógłby też wystąpić problem z zaziarnieniem kolby. W naszej hodowli mamy do czynienia w większości odmian z kolbami zmiennej wielkości. Szczególnie to widać w odmianie Farmoritz, właśnie którą teraz opowiadamy. I po prostu widzimy, że wierzchołki kolby są niezaziarnione. Jeżeli mamy bardzo sprzyjające warunki, te kolby są dłuższe, są szersze, a jeżeli mamy warunki niesprzyjające, kolby są mniejsze oraz mniej rzędów dookoła, ale w przypadku właśnie tego typu kolby zawsze mamy kolbę zaziarnioną. W przypadku kolb niezmiennej wielkości, powiedzmy tradycyjnej, może mieć miejsce taka sytuacja, że na przykład roślina nie wyda w ogóle kolby. O, tutaj taka ciekawostka, zobaczcie, taka jedna środka sobie rośnie właśnie tutaj. Kukurydza jest trawą, trawa się krzewi i widzimy, gdy jedna roślina ma bardzo dużo miejsca, zobaczcie, tutaj widzimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pędów bocznych. Także widzimy, że ilość rozkrzewień jest też bardzo mocno stymulowana z obsadą. Z obsadą na hektar. Widzieliście przed chwilą zbliżenie właśnie na dół ziemi, jesteśmy w uprawie siew bezpośredni w mulcz. Pomimo, że kukurydza i tak tutaj jest dość wysoka, widzimy tutaj, że dociera słońce. To też stymuluje pomału chwasty i te chwasty cały czas rosną i są widoczne rosnące właśnie w tej technologii uprawy. Natomiast nie ma to miejsce w innych technologiach uprawy. Tak, widzimy tutaj zmienność glebową, czyli taką mocną ziemię, nie jakąś przesadnie, ale taką no, mocną, nie bardzo mocną. Także widzimy tutaj, że ta kukurydza no, w pierwszej technologii uprawy wygląda jak wygląda. Czyli sporo roślin w bardzo opóźnionym fazie rozwojowej. Tutaj spora kolejna część, no też de facto sporo mniejsza. I też tutaj możemy obserwować ogólnie, że wysokościowo ta kukurydza jest sporo słabsza. Od ziarenka do takiego gąszczu. Niesamowite. Na dziś kończymy. Spotkamy się ponownie, gdy będziemy mogli już obserwować kolby. Wspierajcie nas i nasze działania. Polajkujcie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Udostępniajcie.
Na teraz dobrego dnia. Pa!